Będziemy mówić o Javie i Java 9, Jigsaw, Modularity i tego typu rzeczy. Bo trochę się obawiam, bo Sławek mi za wysoko postawił poprzeczkę. Ja aż tak pięknie po polsku nie będę potrafił. Tym bardziej, że teraz będę trochę mówił o rzeczach, które on trochę powyśmiewał, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Najwyżej się pokłócimy po przerwie. Okej, okay, dobra. Slajdy są niestety po angielsku, ja będę się starał prowadzić prezentację po polsku, co być może mi nie wyjdzie najlepiej. Po raz pierwszy będę to robił po polsku, zobaczymy. Także bądźcie tolerancyjni. Okej, okay, więc tak, prezentacja, ciągle zapominam to włączyć. Co nie jest nowe w Java 9 i modułowością w Java. I kiedy mówimy o tym, kiedy ja mówię o tym, że coś nie, że to nie jest nowe, to chciałbym dobrze ustawić jakby kontekst, o co konkretnie chodzi. Nie chodzi o frameworki, nie chodzi o API, nie chodzi o technologię, chodzi o koncepcję, tak? I jak ja mówię, że to nie jest nowe, to raczej mi chodzi o to, że tutaj raczej nie mamy do czynienia z nowej koncepcji, a nie, że nic nowego się w tym obszarze nie pojawiło, bo jeśli chodzi o samo API, o sposób implementacji, nowe fragmenty języka, to owszem, jest wiele nowych rzeczy. I teraz jest pierwsze pytanie. Dlaczego my teraz w ogóle rozmawiamy o modular Java? Oczywiście każda okazja jest dobra, natomiast dlaczego teraz? No, w sumie to jest dobre pytanie, bo jak się zastanowicie, to tak naprawdę my o tym rozmawiamy od bardzo dłuższego czasu. Znaczy, no, ci, którzy się interesują modułowością, rozmawiają, ci, którzy nie, no, być może nawet nie mają tej świadomości, ale pierwsze próby, żeby zrobić modular Java, datują rok 2005, kiedy to się pojawił, ten JSR 277, a po czym to jakoś tam szło różnymi ścieżkami, lepiej, gorzej. Tak naprawdę dopiero w 2014 pojawił się JSR 376, a który tak naprawdę definiuje to, co się ma pojawić w Java. Oczywiście implementacja tego jest podzielona na tak zwany Java Enhancement Processes i tam jest cała masa tych JEP-ów, które Oracle teraz implementuje, żeby w końcu w Java 9 mieć modułowość. No, to chyba mi nie działa, bo działa, nie wiem. Okej, okay. Dobra, i skoro to tyle czasu trwa, jakieś nam wychodzi ile, 11 lat, a to dlaczego my nagle teraz w ogóle chcemy o tym rozmawiać? Bo to nagle się stało bardzo ważne. Ważne do takiego stopnia, że jeśli nie wiecie, Oracle ogłosił, że odkłada wydanie Java 9 z powodu tego, że Jigsaw nie jest produkcyjnie gotowy, więc poprzez to, że jakby nie wyrobili się z modułowością w Java, postanowili przełożyć cały release Java 9. Więc samo to musi wam mówić, na ile to jest istotne. Okej, okay. Teraz trochę z innej beczki. W tamtym roku DevOps Belgia, tam są takie tablice, zadają pytania i można kreseczki stawiać tak lub nie. I było takie pytanie, czy my będziemy używać Jigsaw w 2016. Wyniki, jak widać, bardzo dobrze zgadli, chociaż jeszcze wtedy Oracle niczego nie ogłaszał. Ale to, co mnie oczywiście rozbawiło, to jest to zdanie na samym dole, że możecie wyrwać OSGI z moich, jak to by się należało po polsku tłumaczyć, zimnych rąk. Więc jakby jest parę osób, które nie tak chętnie podchodzi do tym, co jako projekt Jigsaw pojawi się w Java 9. I nieprzypadkowo pojawia się tutaj słowo OSGI, bo OSGI jak na razie jest jedyne jakby w pełnym, pełna implementacja modularności w Java, ale o tym za chwilę. Więc jak rozmawiamy o modułowość, to zanim w ogóle zaczniemy o tym rozmawiać, to należy sobie zadać pytanie, co to w ogóle jest, tak?
I tutaj jest już nam pierwszy problem. Wiecie, co to są moduły, co to jest modularity? A ja wiem. Dla tych, którzy mają dzieci, czytają Alicję w Krainie Czarów, to jest właśnie to. Jak powiem słowo, to słowo oznacza dokładnie to, co ja chcę, żeby oznaczało. I tak to działa z modułowością. Jak ja powiem, że my robimy moduły, to oznacza, że robimy dokładnie to, co ja chcę, żebyśmy robili. Tak? To niekoniecznie są wasze moduły, to niekoniecznie są czyjeś inne moduły, to są moduły tak, jak my je rozumiemy. Każdy ma swoją wersję modularności, modułowości, nie wiem, jakie jest poprawne polskie słowo, do takiego stopnia, że ludzie po prostu się nie rozumieją. Jak tylko po prostu użyjemy tego słowa, to tak naprawdę nie wiadomo, o czym tak naprawdę mówimy. Więc jest próba, która pięć lat temu, w 2011 roku, dr Graham Charters próbował ułożyć coś, co jest znane jako Modularity Maturity Model. Ci z was, którzy są zaznajomieni z Capability Maturity Model, mniej więcej kojarzą, jak te Maturity Models ogólnie wyglądają, więc w tym jakby jego zestawienie mamy 6 poziomów, czyli na pierwszym mamy tak zwany ad hoc, czyli nic, modules, modularity, loose coupling, devolution and dynamism. I w krótkim telegraficznym skrócie obok jest mniej więcej co to oznacza. I to mniej więcej nam określa, na jakim poziomie modułowości jaki poziom modułowości nasza aplikacja potrzebuje i co w związku z tym jakby powinniśmy zrobić. Dr. Graham Charters stwierdził, że jest praktycznie siódmy poziom, który się nazywa Peter Kriens i on ma tylko sens, jeśli ktoś jest Peter Kriens. Jak nie wiecie, kto to jest jeden z kluczowych architektów, który stoi za platformą SGI. Na co Peter Kriens oczywiście nie pozostał dłużny i w takiej książce, którą notabene bardzo polecam, Java Application Architecture, jakby wstępie do tej książce, bo on ją bardziej jakby komentował, niż nie jest autorem tej książki. On mówi, że ogólnie z tym modelem się zgadza, tylko by go zdefiniował trochę inaczej, czyli mamy tam te 5 poziomy, mamy unmanage, a później mamy managing dependencies, proper isolation, and minimize coupling i na końcu ten najwyższy poziom jest service-oriented architecture. Generalnie koncepcja jest taka sama, jakby w każdym poziomie wyżej potrzebujemy więcej. Więc ja się zastanawiałem teraz, będę robił tą prezentację, który z tych modeli użyć, który pokazać i stwierdziłem, niech to ja zrobię sobie własny. Więc przedstawiam wam buzzword compliant modularity maturity model, bo generalnie do tego się w dzisiejszym programowaniu wszystko sprowadza, prawda? To jest tak zwany buzzword programming. Idziemy na konferencję, słyszymy 5 nowych buzzwordów, wracamy i już tam jest, co teraz jest na topie? Reactive, czy już jest passé? Bo ja już nie wiem. W każdym bądź razie, tak to działa, nie? Przepraszam, teraz jest mikrousługi, Docker, Kubernetes i te sprawy, tak? Czy to już się skończyło? Nieważne. W każdym bądź razie, kiedy ja przygotowałem tam prezentację, to były te buzzwordy, więc mówię, ludzie chcą buzzwordy, to spróbujmy w ten sposób. Więc pierwszy poziom to jest monolith. The bad guy. Ktoś robi monolity? Wstyd się przyznać, nie? Zaraz koledzy skoczą. To jest ten monolit, który jest B, który w ogóle do niczego się nie nadaje, w ogóle zapominamy o nim. Zresztą może lepiej tak. Żeby od razu mówić o tym, co tak naprawdę te poziomy wnoszą. Czyli jak mamy monolita, to tak naprawdę mamy wszystko, co zamęt do kupy i w ogóle nas świat zewnętrzny nie interesuje, bo my mamy wszystko, zawieramy wszystko w tej całej jednolitej aplikacji i w ogóle tam poza nami niech się dzieje, co chce. Więc nie musimy się w ogóle nad niczym zastanawiać. Teraz to zaczyna sprawiać problemy, na przykład skalowalności i tak dalej, więc zaczynamy myśleć na poziomie drugim o kompozycie. Podzielimy tego monolita na klocki i będziemy te klocki ze sobą łączyć, czyli będziemy komponować aplikację z poszczególnych klocków. Więc zaczynamy już myśleć o zależnościach, ale jakich zależnościach? Infrastrukturalnych. Czyli ten mój klocek
infrastrukturalnie zależy od tego drugiego klocka, a on zależy od jeszcze innego klocka i tak dalej. A później mówimy, nie, chyba to tak to nie może być, bo to się zaczyna robić zbyt skomplikowane, więc spróbujemy wyizolować rzeczy, więc o, będziemy używać kontenerów. Nie mówię Docker, mówię kontenerów. Więc zaraz zapakujmy sobie wszystkie rzeczy w kontenerach, wyeksportujmy czy tam otwórzmy jakieś porty i działajmy bardziej na zasadzie kontraktów, tak? Czyli ten kontener dostarcza jakieś funkcjonalności. Więc na tym poziomie już nie mówimy o infrastrukturalnych zależnościach, bardziej mówimy o zależnościach funkcjonalnych. Mamy to coś i to coś dostarcza nam jakąś tam funkcjonalność, a to drugie coś z tej funkcjonalności korzysta. OK, więc poziom wyżej, jak już nam to nie wystarcza, to już zaczynałem myśleć o tym, że w ogóle te wszystkie zależności to jest bez sensu, bo zarządzanie zależnościami to jest w ogóle bez sensu, bo nam nie chodzi o to, żeby wiedzieć, jakie są zależności, tylko wiedzieć o tym, jakie mamy wymagania i kto te wymagania jest w stanie zrealizować. Więc idziemy na tym bardziej wyższym poziomie, gdzie mówię, OK, ja mam takie wymaganie, czy jest ktoś, kto jest w stanie to spełnić? Tak, ja jestem, OK, wykryłem kogoś, kto to może spełnić, to proszę to zrobić. Tak? I teraz jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, gdzie tak naprawdę już nie mamy zależności, mamy tylko wymagania i jakby realizacja tych wymagań. Problem polega na tym, że wiele aplikacji te wymagania są, się ciągle zmieniają, tak? Nie ma nic jakby wiecznego, tak? Każda aplikacja w pewnym momencie albo będzie wyrzucona do kosza, albo będzie musiała być zmieniona, tak? Więc poziom piąty, czyli mikroserwisy, fancy word, jest ten, kiedy my już zaczynamy godzić się z tym, że te wymagania się zmieniają i zaczynamy na to reagować. OK, jak my to implementujemy teraz? Monolit, Java, nie ma o czym gadać, wszyscy mogą to zrobić. Teraz jak chcemy się zaimplementować kompozyta, to z reguły co robimy? Używamy Mavena. Nawet jak nie używamy Mavena, to używamy Central, żeby stamtąd coś ściągnąć te jary i sobie robimy te infrastrukturalne zależności pomiędzy jeden jar, potrzebuje drugiego jara. OK, później mamy te kontenery i teraz jest pytanie, no jak to robimy? No, najczęściej to są takie rzeczy jak CDI albo Spring, albo nie wiem, jak się tam Java EE używa, to różne serwery mają swoje sposoby. W każdym bądź razie jest ileś tam technologii, które pozwalają nam poniekąd tworzyć bardziej abstrakcyjne jakby struktury niż tylko ten jar potrzebuje tamtego jara. Prawda? Na przykład jak używacie Springa, to macie biny, tamten bin ma tamtego bina, jeżeli logika i tak dalej. OK. I teraz pytanie, co wam daje w Javie Discovery? Ktoś wie? Nikt nie wie, bo nie ma. Bo jedyne, co jest powyżej tego poziomu, to jest OSGI, który wam załatwia wszystkie te poziomy. Tak naprawdę. Przynajmniej ja nie znam żadnego rozwiązania, które by w Javie, oprócz OSGI, które by się spinało powyżej poziomu trzeciego. I teraz jest pytanie, oczywiście, na które pozostawimy sobie bez odpowiedzi, czy tak jest, dlatego że nikt nigdy nie potrzebował się wspiąć powyżej poziomu trzeciego, czy po prostu to jest to, nie wiem, luka do wypełnienia, czy wszyscy powyżej poziomu trzeciego używają OSGI, nie wiem, ale faktem jest, że tak naprawdę albo nie ma, albo są niepopularne te rozwiązania. Więc pytanie, gdzie tutaj się wpasowuje nam Java 9, Jigsaw i GSR 376? Mniej więcej tak. OK. I teraz możecie się zastanawiać, dlaczego tak. To tak dziwacznie to wygląda. Odpowiedź na to pytanie jest, bo Oracle postanowił, że to ma być proste. Tak? To jest jedno z ich podstawowych założeń podczas jakby tworzenia architektury do tego systemu, że to ma być proste. OK. Skoro ma być proste, to dobrze, ale zastanówmy się nad jeszcze czymś. Co to znaczy modularity, czy ta modułowość pod kątem aplikacji? Weźmy jakąś sobie aplikację javową. Na przykład taką. I to jest aplikacja napisana w Javie, to są wasze klasy, które bardzo ładnie ze sobą współpracują. Ale to w sumie tak nie wygląda. To wygląda bardziej tak, że tam na górze są wasze klasy,
które ładnie ze sobą współpracują. Tu na dole jest kupa klas, które pochodzą z platformy działowej, a tu po środku jest takie wielkie coś, które, takie wielkie przestrzeń, które wypełniają wszystkie biblioteki, od które wasza aplikacja zależy. I jak widać na załączonym obrazku, wszystko ładnie ze sobą współpracuje. I oczywiście ten problem trzeba jakoś rozwiązać. Pierwszy ten problem próbował rozwiązać OSGI. Jak? No dobra, tu na dole mamy JVM-a. Nic z tym nie zrobimy, tak? To nie jest nasza technologia. W ogóle tam się nie dotykamy, nic nie jesteśmy w stanie tam zrobić, więc to zostaje jak jest. Ale tam jest taki sprytny myk, że każda klasa jest loadowana przez class loadera. Więc jakbyśmy trochę pokombinowali z tymi class loaderami, to jesteśmy w stanie je loadować w taki sposób, żeby oni jakoś tworzyli logiczną całość, ukryć parę rzeczy, wyeksponować parę rzeczy i zrobić z tego taka fajna, czyściutka struktura modułów. Fajnie. I teraz jest pytanie, co zrobimy z tymi gośćmi po środku? Ach, jak to co zrobimy? Przecież zrobiliśmy taką fajną architekturę modułową, to oni od razu zaczną ją używać, prawda? Dobra, jak znacie OSGI, to wiecie, jak dobrze to zadziałało. Generalnie ja widziałem wszelkie przypadki od pełnowartościowych bundli OSGI-owych do przez... W ogóle to mnie nie obchodzi, więc jak chcecie sobie, to róbcie bundle same, to do takie cwaniactwo typu, a dobra, dajmy im ten manifest tam, żeby to wyglądało jak bundle, nie? Więc to nie zadziałało po prostu, bo ci goście, którzy robią moduły po środku, nie były zainteresowani, bądź im się wydawało, że OSGI jest bardzo skomplikowany. I w ogóle o tym mówiąc, to jest powszechne mniemanie, z którym ja się spotykam po konferencjach i nie tylko, i w projektach. Jak tylko wspomnę o OSGI, wszyscy mówią, a nie, o matko, to jest takie skomplikowane, to jest takie trudne. Nie. Problem nie jest tak, że OSGI jest skomplikowany i trudny. Problem polega na tym, że robienie aplikacji składających się z modułów jest skomplikowane i trudne. I dokładnie to samo, co wam mówił Sławek parę minut temu. Ten podział na moduły i abstrahowanie jakby logiki z jednego modułu do drugiego, na ile tam mamy jakby poplątane to wszystko, na ile ładnie oddzielone od siebie, to jest trudne do zrobienia. I ponieważ OSGI próbuje jakby narzucać jakieś reguły w tym zakresie, on się wydaje trudny oczywiście, no bo natury jakby domeny, na jakiej operuje, jest taka. Ale nic się nie martwcie, przychodzi JSR 376 i rozwiązuje nam problem. W jaki sposób? Otóż w taki. JVM jest nasz, więc możemy sobie robić co chcemy, więc na poziomie JVM-a sobie zdeklarujemy, że mamy moduły. I to będą takie moduły, jak w ogóle jak są klasy czy pakiety, first class Java Citizens, więc spoko. Więc teraz, to już mamy, to możemy jednym krokiem tylko wymusić na deweloperów, żeby oni też używali modułu. Jak? Ale zaproponujmy moduł path zamiast class path i teraz zamiast wrzucać klasy na class pathie, będą wrzucać moduły na moduł pathie. Tak? Oczywiście class path dalej będzie działał, ale jakby jak wszyscy zaczną to robić, to presja będzie taka, że nie będą ludzie mieli wyjścia i zaczną to robić. To samo oczywiście dotyczy wszystkich, którzy tworzą te biblioteki po środku. Więc temat rozwiązany. Więc, co ja mówię w kontekście, że nic nowego, to jest to, że to wszystko, co jest nowe, to jest poniżej tej linii. Tu tego nie było. Nie mieliście modułowej Javy. Java była jednym wielkim czymś. Nieważne, co robicie powyżej, zawsze trzeba było tą całą Javę jakby użyć. Natomiast wszystko, co jest po tej linii, czyli biblioteki, wasz kod, narzędzia do tego, żeby je tworzyć modulowo, istnieją co najmniej od 10 lat. Więc jeżeli by ktoś chciał, jeżeli by ktoś postawił sobie to za cel i uznał, że jest to wartość, to by już dawno to robił. Tak jak wiele ludzi zresztą to robi. Natomiast w tym kontekście jakby nic się nie zmieniło, ale zmieniła się jedna rzecz. Teraz, jak już Java będzie na tyle popularna i te całe moduły Java zaczną być powszechnie używane,
to nagle ludzie zaczną rozumieć, że tak naprawdę to, co im się wydawało modułowo, to nie do końca tak jest. Zresztą jak ktoś mnie nie wierzy, to polecam śledzenie list mailingowych z Jigsaw, z projektu Jigsaw i komentarzy z różnych vendorów, typu, nie wiem, Hibernate, Spring, to dużych graczy, którzy próbują dostosować swoje systemy do Java 9, do Jigsaw, to naprawdę warto to poczytać. To daje duże do myślenia. OK. I teraz rozmawialiśmy o Keep It Simple, tak? Znaczy, JSR 376 stwierdził, że to będzie proste, więc spójrzmy na to pod kątem prostoty. Na zasadzie, jak my ogólnie myślimy o tworzeniu aplikacji. My tworzymy aplikację trochę jak tworzymy produkt, tak? Czyli mamy jakieś tam na dnie jakieś materiały, z tych materiałów tworzymy jakieś materiały pośrednie, a później tych materiałów pośrednie jeszcze pośrednie i tak składamy wszystko razem i na końcu wychodzi nam jakiś gotowy produkt. Czyli to wygląda mniej więcej w ten sposób, że aby stworzyć sobie takiego robota, na przykład potrzebujemy, nie wiem, potrzebujemy oprogramowania, potrzebujemy, nie wiem, jakieś tam pamięci, komponenty, instrumenty, cokolwiek, tak? I mamy różnych dostawców, którzy nam to dostarczają, my to sobie bierzemy, składamy sobie do kupy. Ale ci dostawcy, żeby nam to dostarczyć, to oni mają swoich dostawców, z których oni coś tam innego biorą i tak nam się tworzy taki ładny, piękny graf. Dostrzegacie jakiś problem w nim? Powiem wam, jaki jest problem. Ja się jestem gotów założyć, że goście, które produkują, nie wiem, wiertarki, używają komputerów. I jak sobie tak pomyślicie, jakby ten graf miał odzwierciedlać rzeczywistość, to on wcale nie byłby taki ładny i piękny, tylko byście mieli strzałki z każdej strony. Tak? Ale ponieważ u nas wiadomo, że to jest problem, my próbujemy trzymać rzeczy bardzo proste, to my sobie abstrahujemy i robimy sobie nasz model, który jest bardzo prosty. I tak w ten sam sposób tworzymy aplikację. Udajemy, że nie ma circular dependencies, nie wiem, jak się to mówi po polsku ładnie, i tworzymy sobie taki fajny model, gdzie mamy coś, artefakt, który nam daje coś i w końcu sobie tworzymy aplikację. I to wszystko wygląda bardzo ładnie, ładnie i pięknie. A więc użyjmy ten sam koncept, czyli mamy artefakt, export, czyli to coś, to co nam daje to coś i jak to się ma do tworzenia naszej aplikacji, żeby porównać jakby dwa rozwiązania, które mamy w tej chwili, czyli OSGI jako istniejące rozwiązanie i JSR 376 jako coś, co za chwilę będziemy mieli w Javie. I idźmy sobie po poziomach, czyli pierwszy poziom, monolit, w ogóle zapominajmy o nim, idziemy z poziomu drugiego. Czyli mamy decoupled from artifact, czyli już idziemy na tym wyższym poziomie, gdzie zarządzamy jakby zależności. I teraz co mamy w OSGI? W OSGI mamy coś takiego jak manifest, czy w ogóle artefakty najpierw. W OSGI artefaktem jest jar file, wszystko pakujemy do jarów i tak dostarczamy. W Java 9 będziemy mieli jeszcze jedną opcję, JMOD, ale ogólnie koncepcja jest jakby taka sama, to jest po prostu opakowanie, tak? W jaki sposób dostarczamy tą funkcjonalność. Natomiast ponieważ nie chcemy zależeć od jara, to musimy wprowadzić identity, musimy mieć jakiś identyfikator tego obiektu. Więc w OSGI mamy coś takiego jak manifest file, gdzie to definiujemy i tam sobie mówimy, że to jest bundle symbolic name, nadajemy jakieś ID. W Java 9 będziemy mieli moduł info java i tam możemy sobie zdefiniować moduł. Prawie to samo, nie ma żadnych wielkich różnic, więc poziom drugi zaliczony. OK, teraz idźmy na poziomie trzecim. Teraz chcemy już nie polegać na identity, chcemy już polegać na zarządzać te jakby zależności w bardziej mądry sposób, OK? A teraz w OSGI mamy coś takiego jak export package. Czyli tak naprawdę mówimy, OK, to jest to pudełko, ale tak naprawdę Cię nie interesuje, co jest w tym pudełku. Co jest w środku, to nie Twoja brocha. Interesuje Cię, że możesz korzystać z tego, co my Ci dajemy. I tutaj macie ten export package. Analogicznie
to samo podejście ma Jigsaw, gdzie mamy eksport i definiujemy sobie, że ten pakiet jest publicznie dostępny dla kogokolwiek, kto z tego jakby Jara czy JMOL korzysta. Więc wygląda, że prawie identycznie, dopóki nie zobaczymy, jak to się konsumuje. Okej. Zacznijmy od GSR-a tym razem. No, żeby skonsumować to, co ktoś nam oferuje, inny jar w Java 9, używamy requires i nazwa tego drugiego modułu. Kiedyś, dawno temu, w OSGI istniała taka konstrukcja jak require bundle. Ona do dzisiaj istnieje właściwie w OSGI, tylko jak spytacie kogoś, kto się na OSGI dobrze zna, powie wam, żebyście zapomnieli, że istnieje. Dlaczego? Dlatego, że to daje wam zależność od modułu, a nie od funkcjonalności, jaką ten moduł dostarcza. To, co się używa w OSGI w tej chwili, jest import package. Czyli my zależymy od tego, co nam ten dostawca daje, a nie od dostawcy per se. Może to wyglądać głupiej, może to wyglądać identycznie i w ogóle się zastanawiacie pewnie, jakie to ma znaczenie. Więc przełóżmy sobie to na real life example, zapomnijcie o programowaniu przez chwilkę. To jest tak, jakbyś w OSGI mówicie, wiecie, że ktoś gdzieś produkuje wtyczek, prawda? W OSGI my mówimy, ja potrzebuję wtyczkę, mnie nie interesuje, kto ją wyprodukował. Mnie nie interesuje, kiedy ją wyprodukował i tak dalej. Interesuje mnie, żeby mi ktoś dał. Jak ktoś mi da, to ja z nią skorzystam. Natomiast analogicznie w Java 9, Jigsaw, nie ma takiej możliwości. Tam musicie wiedzieć, uwaga, nie aplikacja, developer musi wiedzieć, że jest moduł, który produkuje wtyczki i że to jest jedyny moduł w tym systemie, który produkuje wtyczki i stwierdzić, że zależy teraz ten moduł od tamtego modułu. Czyli jakbyście to musieli w ten sposób w real life opisać, to nigdy byście tego nie zrobili tak. Natomiast ponieważ chcemy rzeczy, żeby były proste, to w programowaniu, co byśmy nie zrobili, to ważne, żeby było proste. OK. Druga rzecz to są wersje. Nie ma takiej opcji, że ktokolwiek produkuje tych wtyczek, to będzie ich zawsze produkował te same, do końca świata jeden dzień dłużej. Będą nowe wersje tych wtyczek się pojawiały, tak? Więc w OSGI mamy taką możliwość, żeby powiedzieć, ok, nasza aplikacja czy nasz produkt jest kompatybilny ze wszystkich wtyczek między wersją drugą i trzecią, tak? Nie ma czegoś takiego w ogóle jako koncepcja w Jigsaw. Tam developer musi wiedzieć, z jakiej wersji konkretnego Java modułu jest inny moduł kompatybilny. Więc tego w runtime się nie sposób dowiedzieć, tak? Co prawda jest pojęcia wersji modułu, ale wersji modułu w Java 9 w Jigsaw jest po prostu human readable. To jest jedyne jego uzasadnienie jest, żeby developer mógł zobaczyć jakiś numerek, tak? On jest do niczego nieużywany innego. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. Co jeśli ja korzystam z coś po to, żeby wyprodukować coś, co komuś innemu dam, tak? Więc w OSGI mamy coś takiego jak uses. Natomiast w Java 9 mamy requires public. Teraz requires public jedyne co robi, to przerzuca zależność pomiędzy moim modułem, a modułem, z którego ja korzystam, na zależność między modułem, którym ze mną korzysta, a ten, z którym ja korzystam. Czyli tak naprawdę w tym momencie to jest jakbyście powiedzieli, ok, żeby wyprodukować tego, nie wiem, komputera, użyłem wtyczkę takiego i takiego rodzaju. Więc jeśli byś chciał kiedykolwiek tą wtyczkę wymienić, to taka wtyczka jest ci potrzebna, tak? W przypadku Java 9 możecie powiedzieć, bo a mi, wiesz co, żeby wyprodukować tego komputera, to mi był potrzebny ten dostawca. I teraz ty zależysz od tego dostawcy. Ty nie możesz działać, jeśli ten dostawca jest dla ciebie niedostępny. To jest totalną głupotą, jak w ten sposób na to patrzymy, ale jak przekładamy to na kod, na aplikację, to jest perfectly fine, keep it simple. Dlatego poziom trzeci w wykonaniu Java jest dosyć kulawy.
Nie da się tego w zupełności wyabstrahować od identyfikatoru modułu. Nie można cię wyjść poza zależnościami pomiędzy identyfikatorów artefaktów poszczególnych. Więc teraz idziemy na poziom jeszcze wyższy. Czyli już nie chcemy zależeć od czegoś, ale bardziej chcemy powiedzieć, jakie mamy oczekiwania, jakie mamy wymagania i chcemy znaleźć ktoś, kto te wymagania lub oczekiwania jest w stanie spełnić. I teraz, jeżeli popatrzycie na to, tak jak jest tam w tej części ekranu, to tak naprawdę, i się dobrze zastanowicie, od czego się bierze ta zależność, tak? Bo tak naprawdę mój produkt nie potrzebuje wtyczki. Mój produkt potrzebuje, żeby być podłączony do źródła energii. To jest to, co mój produkt potrzebuje. Wtyczka jest jednym z sposobów, żeby to podłączyć. Tak? Więc zamiast teraz definiować to, ja potrzebuję wtyczki, możecie powiedzieć, że ja wymagam, żeby w tym systemie było coś, co jest w stanie podłączyć mnie do jakiegoś źródła energii. Tak? To jest już wymaganie, to nie jest zależność od rzeczy, to jest wystawiacie wymaganie i was to nie obchodzi w jaki sposób, tak? O ile ktoś mnie podłączy, to będzie dobrze, tak? Więc druga strona medalu jest ktoś, kto realizuje wymaganie. Czyli jest jakiś ktoś, kto mówi, ja potrafię podłączyć czegokolwiek mi dacie do prądu, tak? Więc jest kwestia postawienia resolvera pomiędzy tymi dwoma i powiedzenie, ok, ten to potrzebuje, a ten to potrafi. Więc połączmy ich razem i teraz jak ten będzie potrzebował, to ten to zrobi. Tak? I zauważcie, że to jest na poziomie absolutnej abstrakcji. Tu nie ma API, tu nie ma nic w konkretnych rzeczach. Po prostu ktoś mówi, ja to potrzebuję, a ktoś mówi, ja to potrafię. Tak? I w OSGI to jest pełne realizowane poprzez coś, co się nazywa System Requirements and Capabilities, którym każdy jakby moduł może się zarejestrować i powiedzieć, ja to potrafię, a inny moduł może powiedzieć, ja to potrzebuję. I mamy resolvera, który potrafi tych dwóch razem złączyć. Tak? Przykro mi powiedzieć, ale nic takiego Java 9 nie ma, nie przewiduje jak na razie. Bo to wcale nie jest proste, a założenie tam jest, żeby było proste. A być może, chociaż po ostatnich wiadomościach o tym, co się dzieje z Java Enterprise, to zaczynam wątpić, ale jest jakaś tam nadzieja, że w momencie, kiedy Java Enterprise zacznie się rozwijać i tego typu jakby powiązania zaczną być bardziej istotne, to może coś się pojawi, albo jakiś zewnętrzny vendor coś zrobi w tym temacie. Jak na razie tego nie ma i w najbliższym czasie po prostu nie będzie, więc ten poziom czwarty jest praktycznie nieosiągalny. Jest co prawda takie podstawowe API, którego możecie użyć, żeby sobie samemu to wydevelopować, natomiast to jest dosyć pracochłonne. Jak ktoś mnie nie wierzy, niech zobaczy, jak wyglądałem resolvery w OSGI-u, to jest naprawdę kawałek kodu. Da się, ale samemu. Ok, i teraz idziemy już na poziom piąty. Na poziomie piątym już mamy te wszystkie komponenty, które potrafią sobie zadeklarować, co potrzebują, co potrafią, a połączyć je i tak dalej. Tylko że nasze wymagania cały czas się zmieniają. Nasze wymagania, jak mówię cały czas, to może być co 5 minut, co 5 miesięcy albo co 5 lat, ale one się zmieniają. Tak? I w pewnym momencie trzeba będzie coś zmienić. Tak? I teraz jakby dużo architektów, dużo programistów uznaje, że zapomnijmy o zmianach, tak? Jak się coś zmieni, to sobie przepiszemy to. Dobra, jak to jest 200 linijek kodu, 2000 linijek kodu, to sobie przepiszemy. Jak macie system, który jest 500 000, 10 milionów linijek kodu, no to życzę powodzenia, tak? Więc mówimy tutaj o takich drobnych zmianach, które powodują strategiczne zmiany w sposobu działania aplikacji. I to się zdarza. Więc ja nie twierdzę, że OSGI tutaj jest jakimś uniwersalnym rozwiązaniem, broń Boże, nie rozumcie mnie w ten sposób, ale daję wam podstawę do tego. Ta podstawa się nazywa registry.
I to jest to, co w tej chwili jakby się przenosi na poziom mikrousługach. Z tą różnicą, że mikrousługi, czy te mikroserwisy, zwał jak zwał, jakby narzucają was, narzucają dodatkową warstwę, że to wszystko musi się dziać w sieci. Tak, to musi być restowe, musi mieć jakiś tam serwis Discovery, tam konsul, etcd, nie wiem, Zookeeper i tak dalej. Jak zobaczycie, architektura mikroserwisów, jaką dzisiaj wszyscy proponują, to jest dokładnie architektura registry z OSGI, która powstała 10, nie wiem ile lat temu i która do dzisiaj funkcjonuje bardzo dobrze, z tą różnicą, że to działa wewnątrz maszyny wirtualnej. Tak? I teraz oczywiście tu się pojawi pytanie, ale no mikrousługi się skaluje, tak? No to też się skaluje. Specyfikacja Distributed OSGI istnieje też od kopa ładnych lat. Tak? Więc po prostu nikt się nie pofatygował zobaczyć, że to już jest. Jedyna jakby różnica tak naprawdę pomiędzy tworzeniem architektury mikroserwisów jak w rozumieniu dzisiejszym, a mikrousług, jakie istnieją w OSGI od kopę lat, jest to, że te są ograniczone do języków JVM-owych. Tak, to jest framework Java'owy i możecie używać tutaj każdy język JVM-owy, nie możecie sobie napisać, nie wiem, mikrousługę w PHP-ie, tak, chociaż są jakieś tam podejście. Ale z drugiej strony są takie projekty jak na przykład, zapomniałem nazwę, Celix. Celix jest Apache'owy, który jest implementacją OSGI w C. Więc jak ktoś bardzo chce, to też się to da zrobić. W każdym bądź razie, abstrahując od tych mikroserwisów i wracając do świata Java, to takie rozwiązanie, jakie my mamy w OSGI, niestety w ogóle nie mamy. Niestety w ogóle nie mamy w Jigsaw, w to, co za chwilę będziemy mieli. Mamy co prawda tam taką warstwę, oni to nazywają layers, warstwami. Jest teoretycznie założenie, że aplikacja może stworzyć jakaś warstwa jakby komponentów połączonych ze sobą, a później stworzyć druga warstwa na tą warstwę, gdzie to połączyć w inny sposób. Ja próbowałem trochę z tym eksperymentować kilka miesięcy temu, to było tak kulawe. Mam nadzieję, że zanim to wypuszczą, to jakoś to zacznie dobrze działać. Więc to daje jakąś nadzieję na zaimplementowanie coś w tym obszarze, ale jak na razie dynamiczność środowiska jest w ogóle nie zaadresowana. I nawet do takiego stopnia, że jak wyjdziecie sobie na stronie projektu Jigsaw, to tam jest tak, że są wyspecyfikowane goals and no goals. I tak w no goals macie dwie rzeczy, które tak naprawdę są podstawowe moim zdaniem, czyli wersjonowanie i dynamiczność. Tak? Czyli oni z założenia, dla nich to nie jest jakby coś, co chcą implementować. Okej, okay. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz jest podstawowe pytanie. Czy to oznacza, że w ogóle Oracle zaimplementował źle tą modułowość, tak? Przecież co oni robią? Przecież to są znane rzeczy od tylu lat i w ogóle dlaczego oni to tak skrzenili? Odpowiedź jest, że tego nie skrzenili. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy używam słowo modularity, to oznacza tyle i tylko tyle, co chcę, żeby oznaczało. Więc oni sobie to zdefiniowali tak, jaką mieli potrzebę biznesową, tak? Więc jak zobaczycie sobie znowu goals and no goals, GSA 376 jest rozwiązywanie problemów braku modułowości w JVM-ie, tak? Od tego to wszystko wychodzi. Czyli mamy jeden ogromny JVM, którego zawsze i wszędzie musimy ze sobą targać i to jest ten problem. I oni chcieli ten problem rozwiązać. I oni ten problem rozwiązali i zrobili to w miarę dobrze, tak? Jak dla mnie problem zaczyna się od momentu, kiedy postanowili, że pójdą krok dalej i teraz jakby próbują narzucić to jako metodyka, nie wiem, pattern do robienia aplikacji. Że o, zobaczcie, my zrobiliśmy to z JVM-em, to teraz wy tak musicie tworzyć aplikację. I tutaj to nie jest to samo. To jakby ten model, który oni wytworzyli, on się idealnie nadaje do JVM-a, który jest dobrze zdefiniowany, ale się średnio, żeby nie powiedzieć, że się nie nadaje, do aplikacji, jakby
tysiące rodzajów aplikacji, jakie tysiące, miliony ludzi na świecie robią, tak? Więc tu jest jakby ten problem. I w związku z tym jest takie jakby twierdzenie, że o, teraz jak ludzie zaczną to robić, to nagle wykryją, jakie to jest słabe i zaczną wszyscy robić OSGI. Ja się z tym do końca nie zgadzam. Być może parę takich osób będzie, ale nie sądzę, żeby to była jakaś wielka fala. Natomiast podstawowe pytanie, które ja próbuję zadać, które jakby rozmawiam z ludźmi, jest, czy tak naprawdę ludzie potrzebują ten piąty poziom, czy w ogóle jakikolwiek wyższy poziom, tak? Próbuję sobie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy to jest potrzebne. I wynika mi z tego, że tak naprawdę to jest adresowanie tego, żeby się pogodzić z faktem, że nie wiemy. Jeżeli macie, tak z ciekawości, ilu z was robiło projekt, w którym na dzień dobry, jak zanim go zaczęliście robić, wiedzieliście dokładnie, co macie zrobić i to się nie zmieniło? Okej, chyba zrozumieliście pytanie, bo żadnej ręki nie widzę. Więc o to chodzi, tak? Więc, ale my próbujemy wymyśleć techniki do tego, żeby jak temu zapobiegać, jakieś tam estymaty, cuda i tak dalej, zamiast przyjąć do wiadomości fakt, że po prostu takie jest życie, że rzeczy się zmieniają, tak? I teraz, jeżeli ktoś się bawi w ten cały agile, to powinien wiedzieć, że to za chwilę, bo mi się slajdy poplątały. W każdym razie modułowość jest właśnie sposobem na to, żeby zaadresować tego typu problemów, tak? Żeby przyznać się do tego, że nie wiemy i chcemy się do tego jakby dostosować. Na szybko tylko, że mam powiedzieć, że to nie są zabawki. My w iFrayu to zrobiliśmy. Jedna platforma, ponad 100 aplikacji, ponad 600 modułów, ponad 2,5 tysiąca mikroserwisów w rozumieniu OSGI-owym. I to wszystko działa razem. To jest z żywcem wzięte z kodu źródłowego, czyli to jest, jak adresujemy na przykład REST. Tak? Jeżeli ktoś dostarcza nam REST, to musi po prostu powiedzieć, że oczekuje capability, OSGI contract Java Jax RS. I to jest wszystko. Ja potrzebuję ktoś, kto potrafi serwować te REST usługi. Jak ktoś dostarcza implementację, to mówi, że ten kontrakt spełnia. To jest na takim poziomie jakby kontraktowości. To jest, jak się łączą ze sobą komponenty. Nie mam zbyt dużo czasu, żeby opowiadać o declarative services, tak kilka, wrzuciłem tylko kilka przykładów, żeby pokazać wam, że to się bierze, że to jakby ma zastosowanie w dużym, prawdziwym produkcie, a nie jest to tylko taka zabawka. I teraz zmierzam do tego, że jak w momencie, kiedy my się przyznamy, że nie wiemy i że będziemy wiedzieć być może pod koniec projektu, a nie jutro, tak, to zmusza nas do przewidywalności. I tutaj jest ten problem, kiedy dużo ludzi mówi, przecież nie da się wszystkiego przewidzieć. Nie chodzi o to, żeby przewidzieć, co się wydarzy. Absolutnie nikt tego nie będzie nigdy wymagał, bo to jest niemożliwe. Chodzi o to, żeby przewidzieć, na co być otwartym. Jak przewidzieć, jakie furtki zostawić otwarte na potencjalne rzeczy, bo jak się coś zmieni, to i tak trzeba będzie coś zaimplementować. Chodzi o to, żeby robiąc tą izolację, nie zrobić ją tak, że później jak chcemy coś dołożyć, to w ogóle jest jakaś masakra i tragedia. I generalnie to jest to, do czego jakby każda metodyka agile'owa sprowadza rozmowę, tak? Przewidywalność w rozumieniu takim, że akceptujemy to, że to się zmieni, jesteśmy na to otwarci, tak? Tylko my tego nie stosujemy w aplikacjach. Stosujemy to jako business process, ale nie stosujemy tego w aplikacjach. I OSGI jak na razie jest jedyną technologią, która na to pozwala, żeby robić to w Javie. Java 9 Jigsaw będzie próbowało to robić, ale jak na razie powiedzmy z marnym skutkiem.
To tyle. Szybkie ogłoszenie parafialne. Nie wiem, czy Was interesuje LifeRay, czy nie. To jest nasza konferencja produktowa, więc jeżeli Was LifeRay jako produkt nie interesuje, być może nie macie powodu, żeby tam być, ale w tym roku po raz pierwszy robimy taki eksperyment, że uruchamiamy konferencję wewnątrz konferencji, która będzie dedykowana takiej ścieżce czysto modularity. I to jest modularity pod kątem Java 9, OSGI, jak i Web Components, czyli we wszystkich warstwach. I spodziewamy się, że będzie dosyć ciekawe, będzie dosyć poplątane z IoT i różne tego typu rzeczy, więc jeżeli to są tematy, które Was interesują, to możecie sobie sprawdzić na stronie DevCona. To wszystko ode mnie na dziś. Dziękuję Wam bardzo.